radni powiatowi zgodni co do przyłączenia Wojcieszowa do powiatu jeleniogórskiego. Prezydent Jeleniej Góry Józef Kusiak przewodniczącym Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ostoct z sukcesem reformy służby zdrowia. Pozytywne zaopiniowanie uchwały w sprawie przyłączenia gminy Wojcieszów do powiatu jeleniogórskiego to jeden z ważniejszych punktów dzisiejszej sesji Rady Powiatu. Zgodnie z podziałem administracyjnym od 1 stycznia gmina Wojcieszów należy do Złotoryjskiego powiatu. Jeśli faktycznie przez ten okres, gdy było województwo jeleniogórskie, ukształtował się przynajmniej w tym regionie, tu subregionie, wokół Jeleniej Góry, jeden rynek pracy, jeden rynek nauki, jeden rynek świadczeń zdrowotnych, usług różnego rodzaju, i wreszcie no i ta funkcja administracyjna Jeleniej Góry powodowała te wymuszone tutaj dojazdy. Jeśli się ludzie do tego przyzwyczaili, uważają, że chcą, by to było kontynuowane, to jest wystarczające kryterium. Oprócz sprawy Wojcieszowa uwaga radnych skupiła się na projekcie herbu powiatu. Jak poinformował starosta, projekt wyłoniony zostanie najprawdopodobniej w drodze konkursu, do którego tradycyjnie już włączeni zostaną uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Cieplicach. Zainteresowanie projektem zgłosił już jeleniogórski plastyk Władysław Sierka. Taką dobrą kanwą, dobrym pomysłem wstępnym byłoby przyjęcie zasady, że na herbie powinny być umieszczone dwa elementy. Piastowski czarny orzeł i nasz jeleniogórski jeleń. Na dzisiejszym spotkaniu radnych powiatu nie zabrakło również tematu dotyczącego braku funduszy. Przewodniczący Komisji Służby Zdrowia Powiatu poinformował o wystosowanym przez Komisję apelu o dofinansowanie w przyszłym roku oddziału dziecięcego, zakaźnego oraz położniczo-ginekologicznego w szpitalu w Bukowcu. Obawiam się, że przy nowych negocjacjach, bo w tym roku teraz się prowadzi negocjacje z kasą chorych, obawiam się, że może zabraknąć pieniędzy. Kasa chorych po prostu da za mało pieniędzy na utrzymanie tych oddziałów. Przewodniczący Komisji Zdrowia ze swoim apelem zwrócił się przede wszystkim do władz Kowar, Karpacza, Podgórzyna, Mysłakowic oraz Janowic Wielkich. Oprócz wyboru przewodniczącego Rady Powiatowej SLDA został nim prezydent Jeleniej Góry Józef Kusiak. Podczas sobotniego zjazdu delegaci wyłonili także 19-osobową reprezentację na zjazd wojewódzki. Przewodniczący Józef Kusiak powiedział, że priorytetem sojuszu w naszym powiecie jest działanie zgodne z samorządowym programem wyborczym i opracowaną strategią Jeleniej Góry, co potwierdził również niekwestionowany lider tej partii w jeleniogórskim, poseł Jerzy Szmajdziński. Sojusz Lewicy Demokratycznej w powiecie grodzkim sprawuje władzę razem z Unią Wolności, a w powiecie ziemskim z Polskim Stronnictwem Ludowym. Z tego wynikają ogromne zobowiązania polegające na tym, aby zwiększać możliwość dostępu społeczeństwa do edukacji, do ochrony zdrowia, do mieszkań, zwłaszcza tanich, czynszowych. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest największą partią w powiecie jeleniogórskim, a w kołach, które znajdują się niemal we wszystkich gminach, zrzesza 540 członków. O sile SLD na tutejszym rynku politycznym świadczy również zainteresowanie pierwszym powiatowym zjazdem ze strony przedstawicieli partii całkowicie odmiennych programowo. Poradnię ortopedyczną, reumatologiczną oraz neurologiczną posiada nowo otwarte Centrum Leczenia Osteoporozy i Rehabilitacji Narządu Ruchu Osteocyt. Do tego dobrze zaopatrzony, wyposażony dział fizykoterapii i rehabilitacji. Posiadamy bardzo dobry sprzęt, w tym także posiadamy aparat do mierzenia gęstości masy kostry, densytometr. Pacjenci centrum nie będą zmuszeni wystawać w kolejkach do specjalistów, ponieważ z myślą o nich stworzony został specjalny system rejestrowania do konkretnego lekarza na określony dzień i godzinę. Na początku listopada kasa chorych podpisze z centrum kontrakt na świadczenie usług. Od tego momentu wszystkie usługi w tym zakładzie będą bezpłatne. Będą realizowane na zasadzie skierowania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarzy specjalistów do tego zakładu, tak jak do każdego innego. Jak zapewnił nas dyrektor kasy chorych, powstanie tego typu zakładu uznać można za sukces reformy służby zdrowia. W tym właśnie idea reformy się realizuje, czyli to, co chcieliśmy osiągnąć, żeby duże jednostki przekształcały się lub oddawały część swoich usług, ponieważ jak sami wiemy, wszystkie problemy, większość skarg jest na duże jednostki, duże szpitale, gdzie są kolejki, trzeba czekać, a na jednostki prywatne, jednostki, które są tego typu zozami publicznymi, jakieś stowarzyszenia, gdzie pacjent nie czeka w kolejce, gdzie ma tę usługę od razu i wysokiej jakości.
Jeleniogórskie Centrum Leczenia Osteoporozy i Rehabilitacji Narządu Ruchu mieści się przy ulicy Wolności 17. Decyzją o wymianie szklanych sufitów z witrolitu, czyli zbrojonego szkła, dyrektor szkoły podstawowej nr 11 podjął niecałe 2 tygodnie temu, a już w minioną sobotę wymieniono pierwszy z nich znajdujący się w centralnym punkcie głównego holu. Świetlik został wykonany najnowocześniejszą, najbezpieczniejszą technologią z poliwęglanu na nowych konstrukcjach nośnych. W najbliższym czasie zostaną wymienione 2 pozostałe świetliki znajdujące się w głównym budynku szkoły oraz m.in. te pionowe, spełniające funkcję szklanych ścian w sali gimnastycznej. Pieniądze na ten cel szkoła otrzymała od władz miasta. Wstępnie około 400 tysięcy złotych, tak jest koszt wymiany tej nieszczęsnej technologii, którą zastosowano w latach 80. A całe nieszczęście polega na tym, że zbrojenia świetlików zaczęły po prostu rdzewieć, co w konsekwencji może doprowadzić do ich spadania, a to z kolei może spowodować realne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. Udaje nam się przywrócić je niemalże do pierwotnego wyglądu. Tak o 17-wiecznych freskach w kościele świętego Józefa w Krzeszowie mówi Anna Hermanowicz, która od 8 lat prowadzi prace konserwatorskie. Problemem tego kościoła było ogromne zawilgocenie, które spowodowało i wysolenia na ścianach, i atak mikroorganizmów. I rzeczone mikroorganizmy razem z solami, razem z kurzem, razem z brudem stworzyły taką warstewkę, która wygląda jak biały woal przesłaniający malowidła. Aby pokazać, w jakim stopniu zabielenia te zasłoniły polichromię, na jednym z fresków pozostawiono ślady po szkodliwych mikroorganizmach, oczywiście odpowiednio je zabezpieczając. Ciekawostką było to, że one bardzo lubią ewidentnie pigmenty pochodzenia roślinnego, m.in. czerń winogronową. I w pewnym momencie okazało się, że wszystkie te odsłaniane przez nas postacie nie mają źrenic. Mają takie jakieś niebieskawe oczy, nie mają, mają ten bliczek, białą kropeczkę, to światełko, natomiast nie mają źrenic. Po prostu prawie wszystkie czernie uległy zniszczeniu i trzeba było je rekonstruować, trzeba było do nich wracać. Odrestaurowywane freski to cykl 50 malowideł ściennych wykonanych techniką alfresco przez największego malarza baroku na Śląsku, Michała Wilmana, zwanego śląskim Rembrandtem. Tematem polichromii są smutki i radości świętego Józefa. Freski mistrzostwa Wilmana to nie jedyne tego typu dzieła sztuki, jakie kryją w sobie krzeszowskie zabytki. W głównym kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny podziwiać możemy polichromię Jerzego Neuherca. Mimo wielu okazji do zdobycia bramki, jedną z najlepszych w pierwszej połowie zmarnował m.in. Musiał, to goście w 55. minucie objęli prowadzenie. W wyniku nieskutecznego wybicia piłki z pola karnego przez Arkadiusza Sojkę, bramkę dla gości zdobył Klimas. Na odpowiedź jeleniogórzan przyszło kibicom poczekać do 80. minuty. Wówczas to Hopgarski, wykorzystując niezdecydowanie obrońców Warty, pokonał Topolskiego. Ostatnie 10 minut meczu to dalszy ciąg popisu nieskuteczności ze strony piłkarzy Progresu. Tak więc mecz zakończył się remisem 1-1, co równie nieskuteczny jak jego podopieczny grający trener jeleniogórskiej drużyny Artur Milewski określił jako porażkę. Oczekiwań kibiców nie spełniły także koszykarki klubu sportowego Wichoś. A mecz ze Ślężą Wrocław rozpoczął się bardzo dobrze, bo w pewnym momencie jeleniogórzanki prowadziły nawet 15 punktami. Niestety m.in. uraz kolana Moniki Krawczyszyn oraz wspaniała gra w szeregach Ślęży Olgi Żytomirskiej sprawiły, że Wichoś w konsekwencji uległ wrocławskiemu zespołowi 60-74. Najlepiej w jeleniogórskiej drużynie spisała się Magdalena Nowak, zdobywczyni 29 punktów, oraz Monika Krawczyszyn, która mimo długiej nieobecności na parkiecie zdobyła punktów 13.